Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak wiem, wasza ulubiona seria, czyli oczywiście seria pod tytułem Szkoła. Konkretnie odcinek 402 i jest to odcinek oczywiście polecony przez widzów, więc jak coś, to wincie samych siebie, tak, tak! Oczywiście zanim przejdziemy do oglądania, proszę was jak zawsze początek o łapkę w górę i subskrypcję. Potrzebuję miliona subów! A także oczywiście wejdź na mojego Instagrama. Dobra, to chyba wszystko możemy oglądać. Zapraszam! Rafał Przydulski z licealnej 3D od niedawna ma prawo jazdy. I od razu mamy licealistę z prawem jazdy i z samochodem. I to się, uwierzcie mi, dobrze nie może skończyć. Skąd wiem? Bo sam byłem licealistą z prawem jazdy i z samochodem. I to się dobrze nie skończyło. Więc w tym momencie możemy odpalać stopery i patrzymy, za ile ktoś zostanie potrącony. Mimo że nie czuje się jeszcze zbyt pewnie za kierownicą, ojciec pozwolił mu przez kilka dni przyjeżdżać do szkoły swoim samochodem. Minęło niecałe 5 sekund, to chyba jest jakiś rekord. Co jest? Dziewczyny, nic wam nie jest? To nawet nie była jedna dziewczyna, to były dwie dziewczyny! Łombo kombo! Łombo kombo! Nie, w porządku. W sumie ja pierdzie, to nasza wina. Przepraszam was, nic wam nie stało. Nauczy jeździć, kretynie! Naucz się jeździć. O, przepraszam bardzo, ja potrafię jeździć. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Ja kocham absolutnie kretynów, którzy mówią, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. Jechałem szybko, gdyż lubię dalać. To się wyklucza, tak się nie da. Tak, kochani, ja doskonale wiem, że w komentarzach znajdzie się jakaś jedna osoba, która mi napisze długi komentarz pod tytułem: Paweł, ty się nie zdasz, ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie, ja potrafię jeździć. Nie, nie potrafisz. No, 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 nasz świeży rajdowca. Siema, twojego ojca powaliło, że dał ci taką brykę. Ty nawet jeszcze jeździć nie umiesz. Pojechał na urlop, wiecie. A co ty tak stoisz, walnąłeś w coś? Kolego, nawet nie wiesz, ile masz racji, oj, nie wiesz. You're goddamn right. Gdybyś tylko przyszedł 15 sekund wcześniej dosłownie. A co, nie widzieliście? Ale czego? Co? Cofałem, jakieś dwie laski szły, no i nie wiem, potrąciłem je. Że to nie było w sumie potrącenie, tylko takie pyknięcie bardziej, no ale się przewróciły, no. No takie pyknięcie bardziej, no. Jednej oderwałem rękę, drugiej wybiłem wszystkie zęby, no, no, no mówię, no nic wielkiego. No to pięknie. Ja No ale dobra, czym się przejmujesz? Jakby coś się stało, to już byś czekał na karetkę. Chcesz mi powiedzieć, że to były te dwie gimbuski, co są tak? No tak. Nie, no może nim nie jest. Pytałem się, powiedziałem, że wszystko okej. Okay. Wstały i no pobiegły. No to wszystko okej. Okay. Wstały, no pobiegły i jest okej. Okay. Odeszły o własnych siłach. Jak dla mnie to jest sukces. I see this as an absolute win. Gościu, a jak pobiegły i teraz komuś poskarżą, nie wiem, nauczycielkom, twoim rodzicom, stary, to ci do końca studiów nie da samochody poprowadzić. Wiem. Najgorsze jest to, że przez karę, którą możesz dostać za ten niby wypadek, mogą cię do matury nie dopuścić. Zresztą, co go straszysz? Zaraz te dziewczyny znajdziemy i z nimi pogadamy. A jak je znajdziemy, no zostawiły za sobą stróżkę krwi, wystarczy za nią iść. Ale po co ty go straszysz? Nic ja im nie stało. Nic im się nie stało. Nie wiem. Ale po co bym miał gadać? Wstały, poszły. Skąd wiesz, że nic nie stało? Idź, znajdźcie i chociaż przeproś. Dobra, pomyślę. Chociaż poczekajcie, przeworkuję auto tylko, dobra? Nie. Tylko znowu coś nie walni, kretynie. Na miejscu Rafała wcale nie byłbym taki wyluzowany. Czytałem kiedyś w necie o lasce, która miała niegroźną stuczkę, a na następny dzień zmarła. Wypadek to jednak poważna sprawa i ja bym tego nie został. Czyli ten chłopak jest tą rozsądną osobą w dzisiejszym odcinku, to sobie warto zapisać. Rafał stara się zapomnieć o wypadku. Liczy na to, że gimnazjalistkom rzeczywiście nic się nie stało i uda mu się uniknąć konsekwencji. Rafał, jak masz szczęście, to nie tylko ty zapomnisz o wypadku, ale i dziewczyny, bo miały wstrząs mózgu. Jego przyjaciel Mateusz ma jednak wątpliwości. No akurat nie o tym mówiłem teraz. A ty, stary, będziesz się przejmował, jak one dopiero to zgłoszą. Jemu grozi 3 lata więzienia. O kurde, to gorzej. No to co my teraz zrobimy, no? Dobra, to co my teraz, chłopaki, zrobimy? Pozbędziemy się dziewczyn, no nie trzeba je zabić. Co my zrobimy? Co ty zrobisz? Najlepiej powiedz to komuś, najlepiej dyrektorowi. Co cię pogięło? On ma to zgłaszać? Ja nie wiem, nie, serio, chłopaki... Nie, zapomnij o tym pomyślę. Gościu, to jest poważna sprawa, potrąciły się człowieka. No tak, ale jej słabo potrąciłem, ledwo poczuły, no. Co ty chcesz siedzieć? No właśnie, ja nie mogę siedzieć. Wiesz, co robią takim ładnym chłopakom w więzieniu? Pick it up. Pick it up. Nie, wiesz co, pogadam z niej po lekcję. Okej, okay. Ja wierzę, ja tylko pyknąłem, no bez przesady, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam do klasy. O, Rafał. Gratuluję. A czego?
Widziałam, jak pięknie dziś zaparkowałeś samochód. Proszę pani, ja to mogę wyjaśnić, naprawdę, bo to było ale tak, że... przecież ty mi nie musisz niczego wyjaśniać ani tłumaczyć. Dzisiaj naprawdę zaparkowałeś idealnie. Aha, nie, przepraszam. Nie tak jak ostatnio, kiedy zablokowałeś samochód pana Dudziaka. Zmęczony jestem, przepraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze, kochani, jesteście wszyscy? Ja pierniczy. Jesteście wszyscy? Kochani, ale chowamy podręczniki, wyciągamy kartki, bo dzisiaj jest zapowiedziany sprawdzian. O, nie. Dobrze, to pierwsze pytanie na sprawdzianie. Jakie obrażenia odniesie dziewczynka, jeżeli uderzy w nią cofające auto z prędkością 3 km na godzinę? Piszcie. Już myślałem, że Gruszka coś widziała. Przecież jeśli dziewczyny powiedzą, że jej potrąciłem, to mam przechlapane. Przecież to dopiero pierwsza lekcja, już mam zawał, no. Ja nie wiem, nie wytrzymam z tych nerwów. Muszę z nim pogadać. Sara Czarnecka i Ewa Lewandowicz z drugiej A Gimnazjum wciąż przeżywają poranny wypadek. Nie są pewne, czy dobrze zrobiły, uciekając z parkingu. Jezu, mogłeś się nauczyć jeździć, pala. Ewa, ale w sumie to trochę jednak wbiegłyśmy pod kołanie. My? No w zasadzie to nasza wina. Jak nasza wina? Nie. To wina Rafała. On przy cofaniu powinien otworzyć okno i wydawać dźwięk, jak robią to ciężarówki. Pip! 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 Ej, masz coś na ból głowy? No mam, już ci daję. Proszę. Dzięki. No, ale mimo wszystko mógł się zatrzymać, wiesz? Kochani, gdy ulegniecie wypadkowi samochodowemu lub jakiemukolwiek wypadkowi i boli was głowa, znowu mnie łeb na dala, znowu mnie łeb na dala. Nie bierzcie tabletek przeciwbólowych, tylko jedźcie do szpitala! Uważaj, Borkowska idzie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Dziewczynki, nie widziałyście Karolka z pierwszego? Nie. Sara, co ci się stało? Mi... przewróciłam się. Pokaż mi tę rękę. Co się stało? No pokaż mi. Ale gdzie się przewróciłaś? No my szłyśmy do szkoły i Sara chciała przeprzeć taki murek. I wtedy... co? I spadła, tak? Tak, spadłam. No dobrze, ale gdzie to było? No przed szkołą. Kochanie, przecież przed szkołą nie ma żadnego murka. No tak powiedziałam, że przed szkołą, ale to tak trochę dalej, tam w osiedlu. Słuchaj, pokaż mi jeszcze tę rękę. No pokaż, pokaż. Powiedz mi, byłaś u higienistki? Tak, znaczy nie byłyśmy jeszcze. Koniecznie musicie pójść do higienistki. Dobrze, pójdziemy. Na pewno? Tak. Obiecane? Tak. No dobrze. Aha, pamiętacie o klasówce w przyszłym tygodniu? Tak, do widzenia. Chwila o klasówce? A kim pani w ogóle jest? My naprawdę musimy do szpitala jechać. Super, tu jeszcze pokwitować. Rafał Przybylski postanowił przeprosić potrącone przez siebie gimnazjalistki. Zamówił przez internet czekoladki i zamierza znaleźć dziewczyny, by sprawdzić, czy nic się im nie stało. Chce także upewnić się, że nikomu nie powiedzą o wypadku. O, tu jesteście. Hej, słuchajcie, nie znam waszych imion. Jezu, chociaż mógłbyś się dowiedzieć, jak się one nazywają, jak chce się przeprosić, no. No hej, ja jestem Sara, a to Ewa. Sara i Ewa, okej, zapamiętam. A jak się nazywacie? Cześć, słuchajcie, to jest w ramach przeprosin dla was. Jezu, dzięki. Słuchajcie, nic wam nie jest? Nie, wszystko w porządku. No nie wiem, widziałeś może jej ręce? O cholera. A byłaś tym u chinistki? Daj spokój, to przecież tylko kilka obtarć. Dobra, to może chociaż w ramach przeprosin dacie się zaprosić na jakiś sok czy coś do... Ale tak teraz? Chcesz iść? No co za problem, w ramach przeprosin, no, proszę was. Skoro w ramach przeprosin, Ewa, damy się przeprosić? No nie wiem. No ja nie wiem. Nie wiem. A o czym w sumie mówimy? Sara, my naprawdę musimy do tego szpitala jechać. Dobra, niech już będzie. Ale może przewidzisz się z tym swoim cackiem po lekcjach? Chyba lepiej siedzieć w środku niż na zderzaku, nie? Nie, no lepiej. No dobra, przewiozę was. Ale słuchajcie, skoro nic ci nie jest, ciebie to już nie boli, to nie wiem, może zostawimy to dla siebie, co? Nie mówcie to nikomu, proszę was. No, okej. Super. Dawajcie. Fajnie, że tak nas przeprosił. Jest taki szarmancki. Szarmancki? Dosłownie, chłop się tylko boi, że zostanie zmolestowany w więzieniu. On nie jest szarmancki. Nie, to chłopaki w naszym wieku. A do tego taki z niego przystojniak. W sumie dobrze, że wpadłam po ten samochód. The fuck? Nie powiedział nikt nigdy! Po lekcjach Rafał zabrał na przejażdżkę gimnazjalistki, które rano potrącił. Ma nadzieję, że teraz, kiedy dziewczyny dały się przeprosić, zapomną o wypadku. 14-latki są szczęśliwe, że starszy chłopak jest dla nich tak miły. Aha. No? No dobra. Siadajcie. Ej, a co robisz dzisiaj wieczorem? A co?
Skoczymy do kina? Kurczę, nie wiem, czy będę miał czas, wiesz? No wiesz, tak w ramach przeprosin. Nie wiem. 11 ci pasuje? Niech będzie. To jesteśmy umówieni. Cholera jasna, no nikt mi nigdy nie powiedział, że żeby przystojny chłopak zaprosił cię na randkę, wystarczy dać się potrącić. Już lata temu bym to zrobił. Halo, a ja co ze mną? No przecież z nami dwiema się nie umówi na raz, nie? Super. No z dwoma będzie słabo, ciężko. No właśnie, to co, jedziemy? Nie, dzięki. No okej. Nie jedziesz z nami? Nie, cześć. Cześć, Ewa. Jak wolisz, na razie. Ej, wiesz co, zapomniałam plecaka, poczekasz na mnie? Ej, wiesz co, żeby jechać z przodu, ja potrzebuję takiego fotelika. Poczekaj, ja mam go w szkole, przyniosę zaraz. Cholera, no i co ja mam teraz zrobić? Chciałem być miły i to wszystko naprawić, no ale kto by pomyślał, że ona będzie chciała się ze mną umówić? To się powoli wymyka spod kontroli. Ale dobra, no obiecałem. Jutro najwyżej powiem, że jestem chory, może, nie wiem, zapomną i odpuszczą. To jest jak z filmu. Potrąć mnie samochodem, a za chwilę idziemy na randkę. Normalnie przeznaczenie. Facet życia. Chyba się zakochałam. Biorąc pod uwagę reakcję Sary, zaczynam dochodzić do wniosku, że ona może specjalnie pod to auto wskoczyła. I się nie dziwię, no dostała za to randkę. Ja idę wskoczyć pod kolejne. Dziewczyna nie domyśla się, że maturzysta umówił się z nią tylko po to, by nie powiedziała nikomu o wypadku. Podjechał do mnie tą swoją bryką, zabrał do kina, a później byliśmy na rynku. Wróciliśmy chyba po 22. O cholera, po 22 to już po dobranocce? Czyli poważny związek się robi. No tylko szkoda, że beze mnie. A jak ty sobie wyobrażasz wspólną randkę z jednym chłopakiem? No dobra, ale może czymś się chciała z nim spotkać? No, już za późno. Teraz już zaklepany. Taka z ciebie koleżanka, tak? No sorry, koleżanko, ale to ja odniosłam większe obrażenia, więc to ja mam prawo się z nim spotykać. Trzeba było uderzyć głową w auto tak samo jak ja. Ewa, ale to moja wina, że on woli mnie. A skąd ty w ogóle wiesz, że on woli ciebie? Bo się ze mną umówił, bo się świetnie wczoraj ze mną bawił. A nie wydaje ci to dziwne, że on tak nagle się zaczął tobą interesować? Nie, a co? Jezu, czy on to robi tylko dlatego, że już nikomu nie powiedziała o tym durnym wypadku? Po prostu Rafał ma bardzo dziwny fetysz. Umawia się tylko z kobietami, które sam poturbował. Ty jesteś zazdrosna. Nie, ani trochę. Nie, wcale, tylko sama powiedziałaś, że też się byś chciała z nim umówić. Czyli jesteś zazdrosna. Nie, nie jestem zazdrosna, tylko mi się smutno zrobiło, jak nagle mnie olałaś, wiesz? Umówiłaś się z nim w ogóle nie myśląc o mnie. Ewa, zrozumie się w nim zakochała. Zakochałaś się w chłopaku, który prawie nas wczoraj zabił, tak? No teraz to już przesadę, przecież nic tak, się takiego nie ja stało. Przesadzam. Rafał nas przeprosił. No i co? To możemy zapomnieć o wypadku. Ale tylko tak głowa dalej mnie boli. Dobra, pewnie się nie wyspałaś po tym wszystkim. A jak cię nadal głowa boli, to weź po prostu więcej leków przeciwbólowych i na pewno do szpitala nie idź, nie, nie! Ta dziewczyna umrze, prawda? Ta dziewczyna po prostu umrze. Ja nie zamierzam o niczym zapominać, wręcz przeciwnie. Wykorzystam ten wypadek i teraz Rafał umówi się ze mną. Fajnie będzie mieć starszego chłopaka, który będzie mnie zabierał do kina i woził swoim super samochodem. Bo jak nie, to tego pożałuję. Jezus Maria, jak ja Rafałowi teraz nie zazdroszczę. Chłop nawet nie wie, jak bardzo mam przerąbane. Rafał po wczorajszej randce chce uniknąć spotkania z gimnazjalistkami. Ma nadzieję, że z czasem sprawa wypadku ucichnie i czternastolatki zostawią go w spokoju. Muszę napisać do tych lasek. Do tych lasek? No do tej Sary i Ewki, co wczoraj mi potrąciłem. Co ty chcesz do nich pisać? Gdzie te dzieci są? Żeby nie ma w szkole. Aha, nie macie w szkole. Wczoraj z nimi byłeś w kinie, a dzisiaj ci nie ma w szkole. Myślisz, że chciałem z nim iść do tego kina? No ja nie wiem, opowiadaj Alvaro, na czym byliście, co? No, bardzo śmieszne. Pewnie na Królu Lwie. No to na pewno. Dobra, okej, okay, fajnie. Słuchaj, ty naprawdę dalej sądzisz, że lepiej jest się z nimi umawiać do kina czy gdzieś tam, niż się przyznać, że się potrąciło, tak? No niestety, ale kumpel trochę pluje faktami, no to trochę Rafał dziwne jest. No wiem, że to nie wygląda ciekawie, no ale co mam zrobić, no? No nieciekawe jest to, że spotyka się z czternastolatką. Dobra, to jeszcze nic. Wiesz, że ona siebie mnie zakochała? Kurde. Stary, no i co teraz chcesz zrobić? Ile chcesz się tak ukrywać? Chodzicie do jednej szkoły. No wiem, wiem. Ile jeszcze mamy do matury? 2 lata. No to 2 lata jeszcze będę musiał się z nimi spotykać. Cholera, jasna. Może poczekam 2 dni? To wszystko jakoś ucichnie. Ręka mi się zagoi, ja słabo potrąciłem. Nic się nie dzieje. Zresztą mówiłeś, że wszystko jest okej, tak? Ale komuś doniosą. Nie doniosą. Dobra, nieważne. Sprawdźcie lepiej, czy nie idą. No dobra. Wolne, chodź. No dobra. Dobra, chodźcie. Ewa uważa, że randka z Rafałem należy się także jej. A plus J równa się WNM. Nie wiem, co to znaczy, ale życzę szczęścia dla A plus J. Szczęścia, misiaczki. Wbrew koleżance, jeszcze dziś zamierza się z nim umówić. Wszędzie szukam. Nie widziałeś Rafała?
O mój Boże, to jest jeden z tych wczesnych odcinków szkoły, gdy jeszcze łazienka była w miarę czysta i ściany nie były zapisane miliardem podpisów. Pisał, że jest chory, ale chyba go dziś widziałam. No ja też go widziałam, może poczuł się lepiej po prostu. A ty co taka wymalowana? A co, nie mogę? Może też bym cię chciała poczuć bardziej kobieco? A, P plus M. Wam też również życzę szczęścia. Szczęścia, misiaczki. Ale nigdy się tak nie stroisz. Zaleczyłaś randkę z Rafałem? Teraz moja kolej, tak? Chcesz się z nim umówić? Nie możesz. A niby czemu nie mogę? Bo ja z nim byłam pierwsza. No i co z tego? Wpadłyśmy pod te koła razem, tak? Ale mi na nim zależy. Mi też. Przecież on nawet na ciebie nie zwraca uwagi. No teraz zwróci, wiesz? Po prostu wygra lepsza i tyle. Nieprawda, nie wygra lepsza. Wygra ta bardziej poturbowana. Nie rozumiem, czemu Ewa mi to robi. Przecież wie, że Rafał mi się podoba. Nie mogę jej pozwolić, żeby znalazła go jako pierwsza i się z nim umówiła. Ewka! Ewka, czekaj! Co chcesz? Weź go, odpuść, please! Sara, nie! Już ci mówiłam, że należy mi się ta randka i tyle. Ta randka jej się po prostu należy? Nawiązanie do polityki. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie możesz zrezygnować dla mnie? Ja się w nim zakochałam. A ja ani trochę. Co? To czemu chcesz się z nim umówić? Bo mi się podoba, bo jest pełnoletni, ma samochód i fajnie się będzie z nim pokazać. Czyli tobie tylko o to chodzi? No a niby o co ma mi chodzić? No nie wiem, o to, że jego kocham? Sara, nie bądź naiwna, jemu tobie kompletnie nie zależy. Masz 14 lat, a on prawie 19. To nic nie znaczy, nie widziałaś nas wczoraj. Nie widziałaś nas wczoraj, byliśmy na randce. Ja taka szczęśliwa, zadowolona, a on ze smutną miną i ze łzami w oczach całą randkę był. Nie rozumiem tego do końca. A poza tym, skoro mu na mnie nie zależy, to na tobie niby będzie. Na mnie pewnie też nie, ale póki co nie może odmówić. Wczoraj było miło, bo musiał być miły. Boisz się, że doniesiesz komuś o tym wypadku. Nic nie rozumiesz, ja naprawdę chcę z nim być. Sara, już ci mówiłam, że mamy takie samo prawo, żeby się z nim spotkać. Wiesz, że jesteś okropna? Jak najlepsza przyjaciółka może mi to robić? Jeszcze mi podziękujesz, jak się okaże, że macie kompletnie w... Ocenzurowali słowo d***a? Chwila, dlaczego my cenzurujemy słowo d***a? Co jest? Ja po prostu d***a. Pieprzyć, 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 d***a. Ale ja go kocham, wie? Jestem idiotką. Ja idiotka? Tak. Co się dzieje, dziewczyny? Przestańcie natychmiast, już. Co się dzieje? Pani profesor, co jest? Bo co ona? Sara, co ty robisz? Widziała pani, nie uderzyła mnie. Leć szybko po higienistkę. Sara, otwórz oczy. Proszę cię. Halo? Halo, dzień dobry, Borkowska przy telefonie. Halo, Borkowska przy telefonie, proszę o karetkę do szkoły. Której szkoły? No państwo wiedzą, której szkoły. My co dzień karetkę wzywamy, no. Uczennica zemdlała. Tak, oddycha, ale jest nieprzytomna. Tak, czekam. Przecież to nie jest moja wina. Ja ledwo co ją dotknęłam. Nic jej nie zrobiłam. No, ale w sumie teraz będę się mogła spokojnie umówić z Rafałem. What the fuck? Nie martwisz się, że twoja najlepsza przyjaciółka może dosłownie umrzeć? Ale nie, randewu ważniejsze i w sumie troszeczkę szanuję za determinację. O, hej Rafał. Czekaj. No co jest? No sprawa taka jest. Rafał, słuchaj, mam dobrą wiadomość. Nareszcie możemy być razem. Dlaczego nareszcie? No bo Sara umarła, więc możemy być razem. Bo podobno byłeś chory, tak? A wszyscy mówią, że się ukrywasz. Nie no, byłem, już wyzdrowiałem. A ktoś w ogóle o tym powiedział? Nikt. No to skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać? No nic wielkiego, wystarczy zapytać o twój plan lekcji, tak? Dobra, szybko, co chcesz, bo mi się śpiesz na matmę. No chcę się umówić z tobą na randkę. Słucham? No z Sarą byłeś. Jezus Maria, to było raz! No i co? Mi chyba też się coś należy. Wiesz co? Chodź na chwilkę, chodź. Co ty robisz? Nic, chodź. Chodź tutaj, potrącę cię drugi raz i załatwię tą sprawę raz a dobrze. To już się powoli robi niefajne, rozumiesz? Muszę z wami pogadać, a szczególnie z Sarą. No to lepiej zacznij ode mnie. Dlaczego niby? Bo Sara zemdlała, leży w szpitalu. O ja p***, ktoś jej coś zrobił? No chyba ty. Zemdlała, ma podejrzenie wstrząsu mózgu, od wczoraj ją głowa bolała. A my, mądre dziewczyny, zamiast pójść do szpitala, żarłyśmy tabletki przeciwbólowe garściami. I to przez ten wypadek? No chyba nie przez kino, ale sprawa jest prosta. Umówisz się ze mną i nikt się nie dowie o wypadku. Albo się ze mną umawiasz, albo się wszyscy dowiedzą. Dobra, wiesz co, Sara ma wstrząsienie mózgu, a ty mnie teraz szantażujesz, żebym się z tą mówił. No to chyba nie przeze mnie tam. Wykorzystujesz jakąś sytuację, nie chcę mi się z tą gadać, rozumiesz? Jezu, Rafał, co ty chcesz zrobić? Nie twoja sprawa. Chcesz się przyznać, będziesz miał problemy. A jakbym się nie przyznał, nie bym nie miał, tak? No. Idę do Borkowskiej. Nie! No to już nie musisz mnie szukać, jestem. Słucham. Do czego chciałeś się przyznać? Pani Borkowska, kojarzy pani moje to auto? No nie na parkingu stoi. No, no, kojarzę, tak, tak. To zajebiste, wie pani, z tymi gigantycznymi felgami, no nie? No tak, tak, kojarzę, ma fajne felgi, tak. No i ten lakier ma zajebisty, no nie? Takie płomienie ma w ogóle z boku narysowane. Mega fajne auto, no nie? No, no, mega fajne, tak, tak, tak. No właśnie! No to potrąciłem dziewczynę. Dobrze, nie róbmy sceny na korytarzu. Chodźmy do mnie do gabinetu. Ty też. No raz, dwa. Rafał wie, że nie uda mu się dłużej ukrywać wypadku. Postanawia powiedzieć o wszystkim Marii Borkowskiej. Siadajcie. Dziękuję. No
No dobrze. To co chciałeś mi powiedzieć? Słucham. Pani dyrektor, chciałem zaparkować samochód. Źle wymierzyłem, musiałem wycofać i wtedy onem weszłem pod auto. Nie zwalaj wszystkiego na nas, to dobra, ty nas potrąciłeś. Dobra, zamknij okej? Okay. Nie! Co? Nie mów tak do niej, nie odzywaj się tak do niej. Mhm. Słuchaj, jakiś czas masz już prawo jazdy, prawda? No tak, no tydzień mam, no. Myślałem, że dobrym kierowcą już jestem. No mam. I doskonale wiesz o tym, że jeżeli coś takiego się zdarzyło, to powinieneś wysiąść i sprawdzić, czy nic im nie jest. Oczywiście, tak? Że wysiadłem, ale one powiedziały, że nic im nie jest i uciekły, no to a co miałem zrobić? A co miałem takiego zrobić niby, co? Zresztą też Rafała nie ma się za bardzo czepiać, w końcu był nieszczęśliwy wypadek. Powinniśmy się czepiać natomiast tych osób, które na Instagrama cały czas nagrywają podczas jazdy. To są dopiero kretyni. Dobra, a czemu wy nie powiedziałyście mi od razu, co się stało? Powiedziałyśmy pani. A w dodatku nie byłyście u higienistki? Byłyśmy u higienistki. Byłam, pytałam, wiem, że nie byłyście u higienistki, nie kłam, proszę. No po prostu nie chciałaś mi problemów robić, akurat, tak? Akurat, Ewa chciała się ze mną umówić. Wiedziała, że Sara jest w szpitalu, a tak, i powiedziała, że jak się ze mnie umówię na randkę, to rozpowie to całej szkole. Słucham? Gdyby poszła do higienistki, to wtedy jeszcze większa sieczka by się z tego zrobiła. Szantażowałam mnie tyle. Naprawdę szantażowałaś? Nie, nie szantażowałam go. Chciałam się z nim umówić, dobra, ale to nie jest prawdę, szantaż. Okay. Ale oczywiście mówię prawdę. To jest szantaż. I szantaż jest przestępstwem. To jest szantaż, a szantaż jest przestępstwem. Ty, Rafał, jesteś wolny, bo potrącenie dziewczyny to nie jest przestępstwo. Idź na lekcję. Ale ty masz przerąbane! Jezu, no dobrze, ja nie chciałam tego już zrobić. Nie krzycz. Dobrze, porozmawiamy potem. Teraz muszę powiadomić rodziców Sary, zawiadomić policję. W ogóle z Sarą jest źle? To przeze mnie? No, a przez kogo? Dobra, ucisz. Rzeczywiście na razie to wygląda, że to jest z powodu tego wypadku, ale wiem na razie tyle, co wy. Poczekajcie na mnie na korytarzu. Ta mina, po której widać, że ta pani kwestionuje swoją ścieżkę kariery. Kurde, no naprawdę, mogłam być górnikiem. To chyba jest prostsza praca niż bycie nauczycielem. Po kilku dniach pobytu w szpitalu Sara wróciła do szkoły. Okazało się, że uraz głowy nie był poważny. Gimnazjalistka wciąż jest wściekła na Ewę i z nią nie rozmawia. Ale co dostała randkę, to jej? Nie można się czepiać, nie można. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Zaprzyjaźniła się z Rafałem, który dostał od ojca zakaz jazdy samochodem. Teraz Rafał skuterem jeździ i skuterem ludzi potrąca. I nie możemy się czepiać. Skuter jest mniejszy. Istnieje szansa, że mniej osób potrąci skuterem niż autem, no nie? Pakuj się z nami jazda, nie? No, ale tak sama. To weź jakąś koleżankę, no. Tylko żeby była starsza, proszę cię. O, dzięki. No tak, ale którą nie? Na pewno nie Ewkę. To już w ogóle odpada. Wiadomo. To co? Co chcecie? Pączka. Pączka. Jeszcze dziewczyna będzie dostawała darmowe pączki od Rafała do końca życia. No tato się umie ustawić. Dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Możecie mi napisać w komentarzach, co uważacie o odcinku i ewentualnie polecić jakiś inny. Jeżeli nie w komentarzach, to możecie mi napisać wiadomość na Instagramie z konkretną nazwą pana dokumentu i numerkiem odcinka, który chcecie, żebyśmy obejrzeli na kanale. Mówię, że z konkretnym numerkiem i z konkretną nazwą pana dokumentu, bo dostaję mnóstwo wiadomości, gdzie mi ktoś wysyła na przykład właśnie numerek odcinka bez pisania, jaki to jest w ogóle para dokument. No masz tam, Paweł, no szukaj, szukaj. Przecież tych para dokumentów jest tak mało, że od razu znajdziesz, od razu. No i dobra, kochani, my się widzimy w kolejnym odcinku jak zawsze za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.